Co teraz mówimy? Co teraz opowiadamy? Bo ja mogę tak do rana, ale z kolegą masz. Który z twojego ulubiony odcinek? Z pierwszej. Była tam historia o duchu, prawda? Była, tak. Bo związane, no to było oczywiście związane z polskim klasizmem, ale tak był duch. Tak, znaczy na najbardziej jest bliska historia gołębi faktycznie, ponieważ ja dzwoniłam do Fundacji Otwarte Klatki. Wiesz, no bo o czym tak naprawdę jest to, co myśmy napisali? No o złej pracy, nie? Tak, ale wiesz, jakiejś takim walce o siebie, o takie upominanie się o siebie. I o to, żeby się nie dać zdeptać i żeby zawsze tak ten łebek ku słońcu. I o poszukiwaniu jakiejś godności, tak, w byciu na jak gdyby najniższym szczeblu hierarchii zawodowej, jeżeli idzie o takie przedsiębiorstwo, tak, nie? Bo przecież, bądźmy szczerzy, recepcjonistki i recepcjoniści również, to są ludzie, na których się wylewa całe to szambo związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. No, przychodzisz do firmy, do hotelu, gdziekolwiek z awanturą, no i kto ma zebrać ten szajs? No, recepcjonistka, prawda? I to jest bardzo niewdzięczna chyba praca. Bardzo niewdzięczna i wydaje mi się, że trzeba w niej tak mieć takie bardzo, bardzo mocno stać na ziemi i nie dać sobie w kaszę dmuchać, ale nie wolno o sobie zapominać. I owszem, pod tym uśmiechem numer 5 i pod tym takim całą otoczką tego, że jesteśmy niewzruszone i że klient ma zawsze rację, faktycznie walczyć o to, żeby nie dać się im zdeptać i zjeść. A poza tym to nie jest tak, że recepcjonistki są takie biedne. Tak, one tutaj po prostu walczą. Znaczy, wiesz, i no, to za żarcie. Ale o co walczą? No o siebie przecież. Ale wiesz, no niewątpliwie recepcjonistka dysponuje jakąś namiastką władzy. Tak, oczywiście. Prawda? Może się zgubić klucz do kantorka z papierem toaletowym. Może przytrzymać twoją paczkę z znanej sieciówki. Może, słuchaj, zgubić komplet opor, który też faktycznie miała przyjemność. Ale tak wybierać. Zaginęły opony? Zaginęły. Kiedyś przyszła do nas, słuchajcie, pierzyna. Do włoskiego kolegi z pewnego teamu. Babcia dowiedziała się, że przyjechał do Polski, są tam zimy i wysłała mu pierzynę z Włoch. Taką bardzo dużą faktycznie. Więc takie rzeczy były. No, znaczy nie wolno walczyć z recepcjonistkami. Na przykład mamy taką bardzo ważną funkcję, miałyśmy jak karteczka z napisem awaria i przyklejałyśmy go wtedy na ekspres. Który działał? Tak. Był odcinek, jak cała firma siada, bo padł ekspres do kawy. To jest autentyczna historia. Tak, i drugi odcinek o tym, że się chyba wszyscy, był konkurs picia kawy i kto tak, się nabombi najwięcej. Tak, także taki rodzaj poczucia humoru tam się przejawia. Tak, i imprezy firmowe, które... Jezus, ja nigdy nie pracowałem, wiesz o tym. Wiem. Znaczy, pracuję cały czas, bo jak gdyby... Ale nie tak naprawdę. Bycie sumieniem narodu jest strasznie uczerpujące. Ale... tak, sumienie narodu i recepcja narodu. Cóż mogę więcej powiedzieć? Łukasz Orbitowski. Klaudia Mynarska, bez EU. Zapraszamy serdecznie na drugi sezon recepcji, którego możecie posłuchać tylko w Audiotece. Zapraszamy.